Mamy, kochani, godzinę 15:23 i tu przyniosłem też taką paczkę. O, coś tam słychać w środku. Kto to mi przysłał i co mi tu przysłał? Kto? Primavera, Warszawa, Nasielsk. Numer zamówienia. Jest zamówienie. I co to może być? Co to może być? Czy ja coś zamawiałem w Nasielsku? Kochani, zaraz odwiniemy, zobaczymy, co to może być. Sądząc po folii, to jakiś sklep internetowy byłby. Ohoho. Już tu widzę koty. Jakaś karma. Jakaś karma. O. Muszę to jakoś obciąć. Czyli ktoś w sklepie internetowym złożył zamówienie. Chyba. Czyli ta karma dla kotków. Kochani. No. Nie za bardzo mi to wychodzi. Jedną ręką. Nawet nóż tej folii nie chcę za bardzo wziąć. Muszę położyć na moment. I proszę. No inaczej się nie dobiorę. No kochani, już dobrałem się. Zobaczcie, chyba mamy rachunek 70 zł 49 groszy. Facebook, reklama. No, jakiś darczyńca nam tu przysłał karmę dla kotków firmy Scheba. Jak to teraz otworzyć? Jak to otworzyć? A chyba tutaj się rozkleja. Ależ klej mocny. Kochani, jaki klej mocny. Nie mogę palcem podważyć. Będę musiał nożem. Trzyma ten klej jak diabeł sołtysa. No, jedno otworzyłem. Co za klej. Dobra, jest. O, zobaczcie. Saszetki. Tego jeszcze nie miałem. Saszetek chyba. O. No ładnie, ładnie. Ile tych saszetek jest? 40 po 85 gramach. Razem 3,4 kg. No, kochany darczyńco, który tam jesteś, kto to jesteś? Ktoś mi wspominał, ale już nie pamiętam, kto to. No, zaraz postaram się zobaczyć, wypróbować to na Niuni. Jak Niunia zareaguje. Niunia, chodź spróbujesz. Chodź, kiciulka. Chodź. No, chodź. A coś nowego. Jeszcze takiego czegoś nie jadłaś. No. Ojej.
Ojej, o. O, o, o. Patrzcie, tutaj jest, nie je. A to je. Aha, mało. Tutaj z razika przyniosłem. Też nie je. A to je. To znaczy, że smakuje. No, teraz tylko muszę to z tej torebki, żeby wyleciało wszystko. No, Nunia, to będziesz miała z zyziem. O, chyba wszystko wyleciało. Masz, masz. Ajajajaj. Widzisz, jakie dobre? Jakie dobre? No, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nie będzie spała, będzie jadła. No, proszę. Tutaj został jogurt. Tutaj Felix został i łyskas, a tutaj ten schyba. No tu zrazik został. Proszę, jak jej smakuje. Dobre jest, co powiesz na to? Ajajaj. Aha. Widzisz? Na święta jaki prezent. Smakuje, prawda? No. Także widzicie, kochani. Od razu, jak to się mówi językiem naszych towarzyszy, rozpoznanie walką. Czyli kotek zaraz spróbował. No i stwierdza, że bardzo dobre. Niunia, bardzo dobre. A tam Julcia jest. Zobaczymy. Spróbuję Julci podłożyć. Tylko na co to włożę? Tu. Na to, dobra. Damy Julci drugą torebeczkę. Niech spróbuje. O, też leży. Jedzenie jest. Ale nie je. Najedzona. No, no, wylatuj. Wyleciało? Wyleciało. Dobra. Zaniesiemy Julci. Trochę rozdrobnimy. Julcia! Zobacz, co przyszło. Julinko, zobacz. I co ty na to? I co ty na to? Ho, ho, ho. Też. No. Też jej smakuje. A ty też będziesz jadł? Święty szympansie? No. Proszę. A ta Julcia, to zobaczcie, jaka ona gruba. Jaka ona gruba. Gruba śnica. Muszę. Nie mogę jej za dużo dawać, bo ona, kurczę, mi się zapasie. Ona już brzuchem jedzie po podłodze. Lomek, a ty się nie wasz czasami wyjadać tego. Bo może tobie też zasmakuje, co? No, żebyś się nie ważył. Nigdy nie wiadomo. Się możesz, ci zapach taki zaleci, pomylisz się i zjesz mi. No. Lomek dostał paczkę dzisiaj. O, zobaczcie. Mikołaj mu przyniósł. Ciasteczka jeszcze ma. Miał piciu. O, tam ma jeszcze paluszki. Nie? Dobrze się sprawowałeś. Dostałeś paczuszkę. No, my, kochani, dostajemy zawsze co roku w Wigilię paczkę. Dzisiaj żeśmy podpisywali, że chcemy dostać paczkę. No, to jest podobno z naszych środków, to znaczy każdemu tam później odtrącą z tych pieniążków. No i tam zawsze herbata, kawa, tam takie różne rzeczy w reklamówce z Mikołajem Świętym. No, miły to gest, zawsze dostaniemy. I co? Smakuje ci? Co?
Niunia, dobre, nie? A, Julcia też je. Proszę. Ha, ha. A, jak się rozochociły? Niby najedzone. Niby najedzone, nie chcą jeść, tu zostało. Tu chrupki, a to jedzą. No jest to odmiana, ale poza tym to jest podobno lepsze. Lepsze, droższe. Także, kochany darczyńco, dziękujemy Ci za to. Stokrotne dzięki za ten prezencik świąteczny dla naszych kotków. Bóg zapłać. Jeszcze raz dziękuję bardzo w imieniu kotków.